Sztolnie Walimskie, żeśmy się spotkali. Siema. Z Andrzejem, na rejonie jesteśmy. Także tak to wygląda, trochę śniegu spadło. Sztolnia oczywiście popierdółka, no, polecam odwiedzić, wiadomo. Na początek dla każdego. No, ale generalnie popierdółka, Andrzej, no co tu dużo mówić. No, że taki mamy klimat. Zimowy. Zimowy, no. Zimowy, no. Piękna zima tej wiosny, no. Pogoda w górach zaskakuje. Także w takiej scenerii jesteśmy. No jest fajnie, o. Rakieta była, nie ma rakiety, ale rakieta odleciała. Von Braun się przewraca w grobie. Także Sztolnie Walimskie. 31 marzec. To jest. Wiosna zasadniczo, ale nie tutaj. Także taki mamy oto klimat. Śnieg. Mgła. Pogoda się spierdzieliła, ale jest dobrze. Andrzej w swoim żywiole na rejonie. Tak jest, muszę zdjęcia porobić i wysłać ludziom, jak tu kurde śniega nawaliło. Także. Anię pozdrawiamy, nie? Pozdrawiamy, Anię, pozdrawiamy. Tak jest, pozdrawiamy Anię. Także tak to wygląda. Miejsce polecam każdemu odwiedzić. Kawał historii II wojny światowej, cierpienia ludzkiego. Dużo się tutaj działo. Także my sobie walim dalej. Także lecimy po zdróweczki. Pozdrawiamy Andrzeju. Trzymajcie się wszyscy zdrowo. Andrzej H. Tak jest. A to Tom Dublin. Także leci. Z czego ty jesteś, zawsze zapomniałem to miasto? Z? Portlisz. Z Portlisz, o, z Portlisz. Z dziury. Możesz chwilę nagrać. Bo wejdziemy, ale to i nie ma nic, Andrzej. No w sumie otwarte. No co to? Nie mam latarki, cholera. Ja też nie mam, bo nie wybierałem się dzisiaj. Także wejście do sztolni w głąb góry. W głąb góry. No i widzicie, no kurczę, nie mam latarki, a nie będziemy tam szli, że tak to wygląda. No miejsce przeciekawe, kurczę, blade. No ale dobra, walim, jak to mówi Paweł, z kanału Gdyby, którego oczywiście pozdrawiam. Kikuś, szkoda, że ciebie tutaj nie ma, ale niebawem się zobaczymy. Dobra, my lecimy po zróweczki.